Radio Kraków. Dzisiaj naszymi gośćmi jest pan Łukasz Szewczyk, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Witam, dzień dobry. Witam. I pan Michał Kurowski, ratownik medyczny i kierowca przede wszystkim. Witam, dzień dobry. Już państwu wspomnieliśmy na początku programu o tym, że z naszych obserwacji, nie tylko naszych, fatalnie to wygląda, nasze podejście do tych pojazdów właśnie, które dbają i ratują nasze życie. Myślę, że panowie nam trochę więcej o tym opowiedzą. Jak to z waszego punktu widzenia wygląda, kiedy jedziecie na sygnale i nie można przejechać? To może zacznijmy od ratownika medycznego. Bo u was to jest specyfika, wy różnymi pojazdami się poruszacie, nie tylko dużymi. Obecnie karetki są budowane na furgonach, więc są to dosyć spore pojazdy. Już era, kiedy karetka była samochodem kombi typu duży Fiat, minęły. Ale są też takie do transportu krwi na przykład, te mniejsze pojazdy. Tak, są też, wożą dializy, krew, czasem jakiś materiał do badań, ale nie wszystkie są uprzywilejowane i też... No w większości te karetki ratunkowe, które faktycznie wyjeżdżają do zdarzeń, do wypadków, to są już samochody, które są budowane na dosyć sporych furgonach, więc też już jakby nie da się przejechać tak łatwo chodnikiem, czy gdzieś ominąć stojące pojazdy, trzeba troszeczkę więcej miejsca niż to było przedtem. Pan jest kierowcą, jeździ pan codziennie, albo w każdym razie bardzo często karetką. Takie najczęstsze negatywne zachowania kierowców, które pan zaobserwował? Jest ich bardzo dużo. Przede wszystkim jakby ignorancja sygnałów. Ludzie bardzo często jeżdżą rozmawiając przez telefon komórkowy, trzymając go w ręce, jeżdżą w słuchawkach, które mają wsadzone w obydwa uszy. Słuchają głośno muzyki. Oderwanie od rzeczywistości. Wokół. Zupełnie tak. Nie patrzą do lusterek. I co z tego, że te samochody są coraz większe, są oznakowane coraz lepszymi materiałami, folie odblaskowe, fluorescencyjne, sygnały diodowe obecnie, światła, które naprawdę bardzo jasno świecą i ciężko nie zauważyć, ciężko nie usłyszeć. Są sygnały, które są zarówno elektryczne, jak i takie pneumatyczne. To czasem jest za mało. To ktoś jedzie i po prostu w ogóle nie zwraca na to uwagę, mimo że naprawdę ciężko jest nie usłyszeć nowoczesnej karetki, ani jej nie zauważyć. Z wozem strażackim jest jeszcze inaczej, bo on jest wielki. Więc tutaj jakieś pole manewru jest już właściwie bardzo ograniczone, możliwość objechania korka gdzieś jakąś boczną, wąską uliczką, tylko trzeba jechać tam, gdzie się da przejechać, tak? Tak, dokładnie. No jeżeli chodzi o auta pożarnicze, to ten problem nas dotyka najbardziej i on jest wieloaspektowy, bo to nie chodzi tylko o jazdy na drogach szybkiego ruchu, na autostradach, na głównych drogach w mieście, ale też dojazdów do samych posesji czy budynków zamieszkania zbiorowego. Oczywiście pamiętajmy, że samochód pożarniczy średnio waży około 15 ton, natomiast są też samochody specjalistyczne. Dla porównania samochód osobowy waży tonę 200, 1,5 tony, przeważnie, tak przeciętnie powiedzmy, więc proszę sobie wyobrazić, 10 razy więcej waży to auto, więc i też droga hamowania musi być dłuższa. Oczywiście, a nie pamiętajmy, że w tym garnizonie krakowskim mamy również specjalistyczne samochody, takie jak dźwig, jak ciężki samochód ratownictwa drogowego, jak podnośnik, które ważą 45. Najcięższy, jaki udało mi się znaleźć dzisiaj samochód, to jest cysterna 54 tony. No, proszę zatankowana. Bardzo. Zatankowana i to jeszcze z płynnym często ładunkiem, tak? No bo to jest cysterna, więc ona przewozi jakieś płynne rzeczy, które też inaczej się zachowują przy hamowaniu, pewnie czy przy zakrętach. To auto musi jechać z pewną określoną trajektorią jazdy. Ona nie może się trzymać tylko prawej strony, bo pewnie wchodząc w zakręt musi go trochę ściąć, żeby się zmieścić, a dwa nie przewrócić. Tak, dokładnie. Tak, także te nasze pojazdy, dlatego my stosujemy jakby no różne zabiegi po to, aby to auto mogło dojechać na miejsce, bo tak jak tutaj pan redaktor słusznie zauważył, my nigdy nie jedziemy alarmowo do jakichś innych rzeczy niż tylko zdarzenie. Nam przepisy nie pozwalają, aby na ćwiczenia czy różne przejazdy gospodarcze używać sygnałów świetlnych i dźwiękowych, bo tylko wtedy samochód jest samochodem uprzywilejowanym. My jeździmy tylko do działań ratowniczych, wtedy, kiedy zagrożone jest życie, ludzkie zdrowie lub mienie. I tu też uwaga do państwa, jeśli już dzieje się tak, że jedzie za nami taki pojazd, wiemy, że coś takiego się dzieje, to pamiętajmy, żeby odpowiednio dużo tego miejsca zostawić, bo to auto nie przemknie się tak łatwo, więc dla wspólnego dobra i własnego również, bo może się zdarzyć, że gdzieś niechcący ktoś kogoś zahaczy w tym wszystkim, róbmy to z głową i róbmy to rozsądnie. 12 20 03 333, przypominam, to jest nasz numer telefonu, proszę do nas dzwonić, chętnie z państwem o tym porozmawiamy, może państwo mają swoje spostrzeżenia, można do nas również pisać na adres motomaoparadiokraków.pl lub pisać SMS-y na numer 4080.
Radio Kraków. To nasz numer, przypominam. Można pisać też SMS-y 4080. Mam pytanie, a co jeśli jest dojazd do domu płonącego wąską drogą, taką, gdzie wóz strażacki się nie mieści, to co wtedy, pyta pan Mateusz. No nie wiem, co odpowiedzieć, no bo tak czy owak jakoś musi się zmieścić wóz strażacki, czyli jeśli droga jest za wąska, a wóz się nie zmieści, to co się wtedy dzieje? To pewnie jedzie mniejszy wóz, tak? No to jest też inny problem, bo, to co na gminnie spotykane jest w Krakowie i tylko w tamtym roku mogę powiedzieć, że takich utrudnień w dojeździe, czy to na drogach pożarowych, czy na dojeździe, bo nie każdy dojazd do nawet do bloku mieszkalnego jest drogą pożarową. To oczywiście określają ją przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych. Natomiast tego typu utrudnień mieliśmy około 200. Więc jest to w samym mieście Krakowie. Więc proszę jest sobie to wyobrazić problem... skalę kraju czy województwa. Przecież to jest niewyobrażalne. Jest to rzeczywiście dla nas problem. Natomiast no, strażacy muszą sobie radzić. No, jesteśmy taką formacją, że no, nie możemy odpuścić. I jeżeli po prostu ten dojazd jest zablokowany, jeżeli nie ma możliwości przejazdu, to strażacy albo na przykład muszą rozwijać się od tego miejsca, gdzie można dojechać. Czyli węże. I rozwijają węże, ale nawet kilkaset metrów. Mhm. Natomiast no to oczywiście powoduje, że ten wydłużony czas reakcji jest. Albo jak w przypadku, na przykład w tamtym roku mieliśmy takie zdarzenie na autostradzie, kiedy też cały pas awaryjny był zablokowany i strażacy wysiedli kilkaset metrów wcześniej i te ciężkie narzędzia hydrauliczne, agregat, który je zasila, po prostu musieli przenieść i biegli z tym kilkudziesięciokilowym sprzętem między samochodami po to, żeby pomóc osobie, która była zakleszczona w pojeździe i trzeba było ją wyciąć, aby lekarz czy ratownik medyczny mógł udzielić jej właściwej pomocy. Bo mi się wydaje jeszcze jeden problem, że my nie bardzo wiemy, jak się zachować w ten czas, jak jedzie uprzywilejowany pojazd. Czasami ludzie po prostu chcieliby przepuścić ten pojazd, ale nie bardzo wiedzą, co mają zrobić. Jeżeli chodzi o sprawy autostradowe, no to jest taka cała akcja teraz. Uczymy się, jak się da autostradzie. Powiem szczerze, że ja też do pewnego czasu nie wiedziałem. Wydawało mi się, że pas awaryjny to jest właśnie ten, którym ratownicy mają jechać. Okazuje się, że nie. Że według najnowszych wskazań to jest tak, że samochód, który jedziemy na przykład dwoma pasami, ten po lewy zjeżdża do osi jezdni, natomiast pozostałe idą w prawą stronę. Zostawiamy środek. No taki, no wydawało mi się wbrew logice, ale właśnie tak trzeba się zachować. To samo dotyczy, no ja też nie wiem, jest czerwone światło, stoi jakiś kierowca na czerwonym świetle, dojeżdża do niego karetka. Poczekaj, ale nie wszystko naraz, bo powiemy wszystko tak, i za chwilę nam się program skończy. Dobra, ale a tu jeszcze trochę przed nami. Jak oni to widzą właśnie? 12 20 03 333 to nasz numer. Pisze do nas słuchacz, pan Jarek. Jestem strażakiem OSP. Duży problem jest z gapiami, którzy jadą prywatnymi samochodami za pojazdem uprzywilejowanym, gdzie niejednokrotnie podczas dojazdu do miejsca zdarzenia blokują tym samym drogę. Tak, no z tymi gapiami to jest problem, bo oni raz, że ci, którzy się podczepiają czy do karetki, czy do wozu strażackiego, to nie są gapie, to są cwaniaki. To są goście, którzy po prostu chcą przemknąć przez korek, wykorzystując to, że zahaczą się z tyłu za pojazdem uprzywilejowanym. To jest absolutnie karygodne, nie wolno tego robić, prawda? To jest wbrew przepisom i wbrew w ogóle logice, no bo to może doprowadzić do kolejnego zdarzenia. Przede wszystkim kulturze osobistej. Otóż to. Ale to jest to... Korzystamy na czymś nieszczęściu, bo to chyba podstawową rzeczą jest to, że jeżeli straż pożarna czy ratownicy gdzieś jadą na sygnale, to oni jadą do konkretnej osoby, która cierpi i jest potrzebująca, a nie dla własnej przyjemności. Tylko to jest ich zadanie i powinniśmy im ułatwiać jego wykonanie, a nie utrudniać. I powinni każdy może i również na etapie szkolenia i przygotowania do bycia kierowcą obejrzeć i poczuć to, że no, to mogę być ja, to może być ktoś ode mnie z rodziny i uświadomić sobie to, że łatwo utrudnić pracę ratownikom. Słuchajcie, bo ja jeszcze zwróciłem na jedną rzecz. Popatrzcie, Michał, jakie ma piękne, odblaskowe stroje. Chodzi o to, że ich wieczorami, kiedy jest zdarzenie w nocy albo wieczorem, zła widoczność, oni się krzątają, powiedzmy sobie, nazwijmy to tak, koło wypadku i w ten czas musimy zostawić im tyle miejsca, żeby oni mogli tam spokojnie się ruszać. No,
zdarzały się takie przypadki, no niestety ja to pamiętam z rajdowych czasów, kiedy samochody najeżdżały na serwisantów i też się to zdarza. Musimy uważać na ludzi, którzy tam pracują przy tym. Nie róbmy zdjęć, nie patrzmy się, nie róbmy z tego sobie sensacji. Natomiast ja ciągle wracam do tego, żeby jak zachować się w momencie, kiedy jedzie ta karetka. Gdzie my mamy zrobić? Co my mamy zrobić, żeby wam ułatwić ten przejazd? Najprościej mówiąc, trzeba włączyć myślenie, tak? Takie no, popularne hasło. Wiesz, tak. A drugie, bardzo często spotykamy na samochodach naklejki patrz w lusterka, motocykle są wszędzie. Tak. Była też taka akcja gdzieś po internecie, dostępne naklejki patrz w lusterka, karetki są wszędzie. No. Czyli jakby, jeśli zauważamy, usłyszymy taki pojazd, zlokalizujemy go czy przed sobą, czy gdzieś w lusterku, no to powinniśmy pomyśleć, tak? W jaki sposób możemy mu ułatwić. Jeżeli wszyscy zjeżdżają w prawo, to my też zjedźmy w prawo za nimi, a nie zjeżdżajmy na przykład w lewo. Jeżeli wszyscy zjeżdżają do krawędzi jezdni, do zewnętrznej, to nie zjeżdżajmy na środek tej jezdni. Jeżeli przed skrzyżowaniem mamy kilka pasów, bo mamy tam czasem pas do lewoskrętu, dwa pasy na wprost, pas do prawoskrętu i no, często też jest tak, że jeden z nich jest wolny, na przykład ten do lewoskrętu. I wtedy kierowca dojeżdżając, kierowca karetki dojeżdżając do takiego skrzyżowania, wybiera ten pas, gdzie jest najmniej pojazdów. A bardzo często ludzie wjeżdżają właśnie na ten pas, nie patrzą w którą stronę sygnalizuje kierowca karetki, że będzie wjeżdżał właśnie na ten pas w lewo. Nie patrzą, tylko widzą karetkę w lusterku środkowym, wstecznym i odbijają w bok, bo jakby chyba takie jest przeświadczenie, że trzeba zjechać na bok. Czyli trzeba się dostosować do warunków, nie ślepo podążać za tym, że zjeżdżamy do której strony, tylko obserwować, jak zachowuje się karetka i w którą stronę chce przejechać. Mhm. Tak, dokładnie. No jakby logiczne jest to, że zawsze wybieramy ten pas, gdzie jest najmniej pojazdów, po to, żeby jak najmniej manewrów ci kierowcy musieli wykonać, żeby nas puścić. Więc jeżeli widzimy, że pas po naszej prawej czy lewej stronie jest wolny, to możemy się spodziewać, że właśnie tam pojedzie karetka, a nie będzie się wpychać tam w największy korek, gdzie tych pojazdów jest, kolejka pojazdów na świetle czerwonym jest jak największa. 12 20 03 333 to nasz numer. Przypominam, to jest jeszcze jedna rzecz, żebyśmy nie, na przykład jeśli stoimy w korku, w miejscu, gdzie doszło do wypadku i tworzymy korytarz ratunkowy, ten środkiem, no bo tak w tej chwili jest to promowane, żeby w ten sposób to robić, to pamiętajmy, że to może nie być jeden pojazd. To nie jest tak, że jeden samochód przejechał i my już ten korytarz zamykamy, tylko do zakończenia akcji, czyli do przywrócenia ruchu, pozostajemy w takiej sytuacji i nie spacerujemy tym korytarzem, nie wyprowadzamy dzieci na spacer, tylko jesteśmy czujni, bo tam za chwilę może pojechać jeden, dwa, czy jeszcze pięć innych pojazdów. Nawet, lub w drugą stronę mogą jechać, więc musimy być na to uczuleni, prawda? Tak, oczywiście. Może nie tylko jeśli chodzi o autostradę, już taki permanentny, wielki korek, gdzie tworzony jest ten korytarz ratunkowy, trzeba pamiętać o tym, że pojazdów może być więcej. Często też w normalnym ruchu na ulicy zdarza się, że pojazdy uprzywilejowane, czy to my karetkami, czy pewnie inne służby też jeżdżą w ilości większej niż jeden pojazd. Nam czasem się zdarza, że jeździmy w asyście policji, jeżeli jeździmy jakiegoś pacjenta, który jest zatrzymany do dyspozycji policji, czy na przykład jest... Ale jedziecie też parę karetek, tak? Bo jest na przykład kran. Albo na przykład jest duże zdarzenie i jedziemy w dwie karetki. Ludzie też o tym nie myślą. Najczęściej, jeśli już nas zauważą w lusterku, zjadą na bok, przejeżdża pierwszy pojazd, wtedy nie patrzą w lusterkę, tylko odruchowo zjeżdżają z powrotem w miejsce, w którym stali, nie patrząc, że za tym pierwszym pojazdem jedzie drugi. Pan Jerzy przy telefonie, 12 20 03 333, przypominam, to nasz numer, panowie słuchawki może założą, żebyście słyszeli, co mówi pan Jerzy. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, właśnie ten numer wybrałem i stąd mam okazję się wypowiedzieć. Ponieważ to już zostało udowodnione chyba nawet naukowo, że pokłady ludzkiej głupoty są niezbadane, więc nie ma innej możliwości. Ja nie widzę, jak tylko do artykułów w kodeksie, w prawie o wykroczeniach, czy jak to się teraz nazywa, mówiącym o zachowaniu się na jezdni, wystarczyłoby tam wprowadzić taki podpunkt, który by określał, że na przykład w odległości 100, 200 czy 500 metrów od zdarzenia drogowego, jeśli ktoś będzie się zachowywał jak apacz, czyli tych wszystkich apaczy by to dotyczyło, po prostu podwojona czy potrojona sankcja karna i najlepiej od razu złotówkowa i to taka dość wysoka granica. Bo inaczej nie widzę możliwości, żeby tych ludzi jakoś przywołać do rozsądku. Bardzo dziękujemy, panie Jerzy. To jest rzeczywiście bardzo ważny problem. I jeszcze jeden telefon, pan Marcel. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pana Michała, bo jednak najczęściej widzimy karetki jako samochody uprzywilejowane. Mam takie pytanie,
Jak powinni zachować się kierowcy, którzy już widzą karetkę w akcji, czyli ona stoi, są sygnały, ratownicy udzielają pomocy i najczęściej ludzie zwalniają, utrudniając ruch. Co wtedy kierowcy powinni robić w takim momencie? Został pan wywołany do tablicy, panie Michale, więc proszę bardzo. Tak jest, więc myślę, że cały czas trzeba myśleć o tym, co robimy. Nie skupić się na oglądaniu tego zdarzenia, czy oglądaniu pojazdów gapiów, tylko patrzeć, jak my się zachowujemy, tak? Czy odwracając głowę i oglądając to, co się dzieje na zdarzeniu, nie spowodujemy wypadku wtórnego, czyli wjeżdżając, czy to w inny samochód, który jest przed nami, czy też pojazd służb ratunkowych. Powinniśmy czynić swoją powinność, czyli po prostu prowadzić nasz pojazd z zachowaniem szczególnej ostrożności. Mamy nadzieję, że to wyczerpująca odpowiedź, ale wróćmy jeszcze do tego, o czym wspomniał pan Jerzy, bo to jest straszny problem w Polsce w tej chwili, ci tak zwani apacze, że mamy kolizję na jednym pasie, na przykład na autostradzie, na pasie w stronę Katowic załóżmy, zderzyło się kilka samochodów, czy nawet dwa wystarczy, czy jeden wjechał w bariery, a na tym drugim pasie zaczyna się zwalnianie i robienie zdjęć. Obserwacja, co tam mogło się wydarzyć. I to jest tak mocne w ludziach, że naprawdę jest to strasznie irytujące i bardzo niebezpieczne, bo dochodzi do tak zwanych lustrzanych wypadków na drugim pasie. Ale nie idzie to w parze z chęcią pomocy. Tak, to jest absolutnie. Pomoc jest wykluczona, tak, bo to bym się zbrudził. Dokładnie. Nie wiem, jak się zachować. Natomiast fajnie jest zrobić fotkę i pokazać znajomym. Ale do tego wrócimy za chwilę. Jest jeszcze jedno takie szalenie irytujące zjawisko, ale to użyłem eufemizmu, bo normalnie powiedziałbym inaczej, ale na antenie nie wypada. Nie wypada. To jest to korzystanie z pasa awaryjnego, czy pasa korytarza ratunkowego, żeby przemknąć. I to jest niestety nasza specjalność narodowa, bo jak to się widuje za granicą, kiedyś w Chorwacji byłem świadkiem takiego zdarzenia, słynny tunel Mala Kapela, gdzie był jeszcze wtedy w remoncie. I korek, bo doszło do wypadku. I ten pas awaryjny był akurat po prawej stronie i tam wszyscy tą prawą stroną jechali, znaczy wszyscy, służby, czyli policja, karetki i tak dalej. I nagle jeden, drugi, trzeci, piąty samochód osobowy. Wszystkie na polskich numerach. Myślałem, że spalę się tam ze wstydu. Ci Polacy tak tam jechali, a na końcu tej dróżki stał policjant chorwacki na motocyklu i wszystkich bloczkował. Tak sobie myślałem, daj im po 1 000 000 złotych. Niech oni więcej już nie jadą, niech nie robią wstydu, niech zostaną w domu i niech się zastanowią, co robią, bo naprawdę wstyd potem. No jest takie zjawisko, że po prostu wykorzystam, przejadę takie cwaniactwo, ale to jest już, przepraszam, chamstwo po prostu. No robienie takich rzeczy, bo to jest utrudnianie jazdy wam, no wam, którzy ratujecie życie. Pamiętaj. Nieraz pewnie jest tak, że stoicie za takimi w korku, bo się nie da przejechać. Myślę, że to jest chyba pokłosie takiej niskiej kultury, nie tylko niskiej kultury drogowej, ale takiej niskiej kultury bezpieczeństwa. My nie mamy jeszcze takich wpojonych, zakorzenionych w nas nawyków, które no, powinny być nam wpajane, jeżeli nie od dzieciństwa, to przynajmniej od kursu na prawo jazdy. My nie mamy też takich tradycji za dużo, bo tak naprawdę motoryzacja w Polsce po 89 roku tak mocno się rozwinęła. Wcześniej to była... Ja bym się nie zgodził, bo mam wrażenie, że po tych doniesieniach i informacjach, które się pojawiają u nas na stronie Radiostrady, że my mamy tradycję, bo przecież tyle wypadków jest na obwodnicy i w mieście, więc mamy świadomość, że służby muszą dojechać, tylko jakoś chyba pomijamy... Ale tej kultury nam brak, bo to, tak, o czym pan Łukasz powiedział, że Szwedzi, ja czytałem niedawno właśnie takie opracowanie, powołuję się na to, bo było rzeczywiście zachwycające, o tym, jak w Szwecji prawo drogowe zaczęło być tworzone w XIV wieku, kiedy ustalono, jak mają wyglądać karczmy, gdzie mają stać, w jakiej odległości, czy tam co ile kilometrów, jak ma wyglądać ruch. I Karol Gustaw, który potop szwedzki nam urządził w Polsce, to w Szwecji tak zorganizował prawo o ruchu drogowym, że tam no nie było jeszcze policji drogowej, ale te wozy jeździły zgodnie z przepisami, prędkość była ograniczona. My powinniśmy wymyślić te przepisy, bo to przecież Piast był kołodziejem, nie Szwed. No widzisz właśnie, no, Szwed sprośny, widzisz, zrobił i wymyślił. Ale piastów. Tak poważnie mówiąc, ja wiem, że to XIV wiek i że te rzeczy, że Szwedzi, w ogóle Skandynawowie pod względem zwracania uwagi na bezpieczeństwo nie mają sobie równych. I to nie tylko w Europie, ale i poza Europą. Ale co zrobić, żeby u nas było lepiej? No jak do tych ludzi dotrzeć, żeby zrozumieli, że robią krzywdę? Myślę, że trzeba zacząć od kształcenia już w szkole podstawowej w ramach jakiegoś... Wychowanie komunikacyjne, tak, którego nie ma, takiego, prawda? Tak, no tego właśnie. Nie ma i to kuleje. Mamy chyba więcej lekcji religii niż pierwszej pomocy. I to też nie chodzi o zdarzenia drogowe. Gdzieś nawet jak ktoś padnie na chodniku, to 20 osób kręci to telefonem, a nikt nie sprawdzi, czy ta osoba oddycha i nie wzywa pogotowia. No właśnie. Może są takie aplikacje,
i oni badają tą aplikację. Tak, tętno, poziom cukru. Nie jest tak źle, bo powoli to się wszystko jakoś idzie ku dobremu, bo oglądałem i ostatnio te zamki, które błyskawiczne, które są. Ale to porozmawiaj z Markiem Dworakiem, bo ty, Marek, patrzysz z perspektywy Małopolski. Spójrz na to, jak wygląda jazda na zamek na Śląsku na przykład. Jak jedzie tirowiec środkiem drogi i blokuje i koniec, nie ma bata, nie ma mijania, bo on tu jest szeryfem. Pamiętaj, że nasz program da się słuchać w Katowicach, więc może... Wiem, liczę, że się Hanysy poprawią. Ja jestem w głowie Hanysem, więc mogę tak powiedzieć. Ale powoli to wygląda to już tak, że jak się dojeżdża do jakiegokolwiek zdarzenia, już ostatni samochód włącza światło awaryjne. To jest bardzo ważne, że wiemy, że coś już się dzieje, więc powoli do tego dochodzimy. Druga sprawa, uczymy dzieci już w szkołach, żeby wybierały numer 112. Nie bierzmy się za likwidowanie wypadków, za udzielanie jakiejkolwiek pomocy. Jak się na tym nie znamy, wciśnijmy 112, Marek, niech przyjadą takie Marek. Służby. Nie tak. Możemy nie udzielić pomocy, bo za to... No nie, to nie o to chodzi. Tylko, proszę cię, zastanów się. Nie możemy tak mówić. Mamy obowiązek, każdy kierowca w Polsce jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy. I nie ma źle udzielonej pomocy. Jest albo udzielona, albo nie udzielona. Masz zrobić wszystko, co w twojej mocy. Tylko wezwijmy przed tym jakąś... Słuchaj, takich, którzy dzwonią i wzywają, to masz cały tłum, bo dzwoni 50 osób. Natomiast tych, żeby coś zrobili i ruszyli się, udzielili pierwszej pomocy, nie ma. W Polsce jest przepis, który każe udzielać pierwszej pomocy, a nie ma przepisu, który kazałby wozić apteczkę. Tak jest w polskich przepisach. Więc to czym tej pomocy udzielać i jak naprawdę przeprowadzić właściwie resuscytację, to gdybyś zrobił w tej chwili test na ulicy, to się okaże, że nie wiem, 10-15% ludzi wie, jak właściwie masaż serca przeprowadzić. W Katowicach zrobili taki test, ile samochodów, zrobili taki niby wypadek, ile samochodów zadzwoniło i zawiadomiło o wypadku. Na 10 chyba 2 zadzwoniły tylko. Ale wróćmy do tego właśnie udzielania tej pierwszej pomocy. Przypomnijmy, jak w tej chwili masaż serca, bo to też się ostatnio zmieniało. Tutaj mamy te uciśnięcia w stosunku do sztucznego oddychania. Bo się okazuje, że można to zrobić również bez sztucznego oddychania, tak? Tak, można. Tym wszystkim jakby zawiaduje Europejska Rada Resuscytacji, która jakby zbiera informacje, jak wygląda skuteczność takiej pomocy. Też poprzez potencjalną możliwość zakażenia różnymi chorobami nie bardzo... Niebezpiecznymi. Tak, niebezpiecznymi. Uznaje się, że jeżeli ktoś nie ma jakiejś maseczki lub innego sprzętu zabezpieczającego drogi oddechowe, może tylko uciskać klatkę piersiową w tempie około 100 na minutę i wtedy jest to już forma udzielania pomocy. Jest też jakby to skuteczne. Jeśli mamy taką maseczkę, wtedy 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 wdechy i tak aż do powrotu spontanicznego krążenia. Jeżeli ktoś by chciał sobie utrwalić, to również Skandynawowie opracowali już lata temu taki film szkoleniowy, gdzie dwie blond piękności jedna drugą ratuje, więc to też może dla mężczyzn będzie łatwiej zapamiętać. Dodajmy jednak, że jeżeli jesteśmy sami i nie jesteśmy pewni, jak te uciśnięcia należy wykonać, jak głęboko, jak duże powinny być wdechy, to dzwoniąc na numer 112 czy na inne numery alarmowe, zostaniemy naprawdę dokładnie poinstruowani. Tego typu jakby szkolenie, jak instruować osoby, które dzwonią na numer alarmowy, przeszli zarówno operatorzy numerów alarmowych, którzy odbierają zgłoszenia w centrach powiadamiania ratunkowego w całym kraju na numer alarmowy 112. Oczywiście takiej fachowej pomocy udzielą dyspozytorzy medyczni, ale też dyspozytorzy z policji i z Państwowej Straży Pożarnej. My w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych teraz jest taka akcja Młody Bohater i tam właśnie mamy takie przypadki, w całej Polsce minister nagradza takie przypadki dzieci, które potrafiły uratować swoich rodziców poprzez właśnie albo sam telefon, jeżeli one są najmłodsze, a jeżeli są nawet troszkę starsze, to przez telefon, przez ten instruktaż telefoniczny potrafiły wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. To jeszcze chciałbym wrócić do tych apaczy, bo to wspomnieliście o tym jeszcze przed przerwą poprzednią, że to zjawisko w Polsce występuje teraz na skalę masową. Mieliśmy przypadek tam niedaleko Łodzi Karambolu, gdzie najpierw był karambol na jednym pasie, a potem na drugim pasie pozderzali się ci, którzy gapili się na to, co działo się tam. Efekt jest taki, że ani do jednych, ani do drugich dojechać nie można, bo z obydwu stron mamy tego karambolu korki, bo tak to normalnie jeszcze można liczyć na to, że czy karetki, czy straż pożarna dojadą pod prąd drugim pasem po to, żeby dojechać na miejsce zdarzenia. Tu już koniec, umarł w butach. Rozbitych 70 aut, nie wiadomo ile osób tam umiera w tej chwili i nie ma do nich dostępu. Niech Państwo sobie wyobrażą, czym ryzykujemy, prawda?
No, trzeba przyznać, że nie jest to zdarzenie nowe. To strażacy, ratownicy, jeżeli udzielają tej pomocy na drogach, to wielce prawdopodobne naprawdę jest to, że na przeciwnym pasie ktoś zagapi się i uderzy. I pół biedy, jeżeli on uderzy i to będzie kolizja innego auta. Natomiast no, czasem ta nasza nieuwaga, ten brak wyobraźni powoduje to, że dochodzi do nieszczęścia. No, mieliśmy przypadki przez ostatnie kilka lat w naszym kraju, że to ratownicy, to strażacy czy ratownicy medyczni zostali poszkodowani w tego typu wypadkach przy udzielaniu pomocy innym i niektóre te przypadki skończyły się tragicznie, skończyły się śmiertelnie. Albo samochód przygniótł ratownika do samochodu strażackiego, ciężkie kalectwo, albo tak jak mówię, śmiercią. No, musimy pamiętać, my jesteśmy coraz lepiej oznakowani. My, realizując swoje działania głównie na autostradach czy drogach szybkiego ruchu, naprawdę mamy te, coraz wyżej stajemy się te światła ostrzegawcze, różnego rodzaju strzałki, że należy omijać. Natomiast we wszystkich naszych przepisach jest tak, że jeżeli policja czy zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego czy strażacy udzielają tej pomocy, to oczywiście jesteśmy dobrze oświetleni i nas widać z daleka. A mimo to kierowcy, nie wiem czy to z bojaźliwości, czy to jednak z tego, że śpieszą się, no popełniają błędy. I tak jak mówię, no pół biedy, jeżeli to dochodzi tylko do kolizji, która... pamiętajmy, że może doprowadzić do zablokowania na przykład wszystkich pasów na autostradzie, bo jeżeli my blokujemy jeden czy dwa, puszczamy ruch po to, żeby ułatwić życie kierowcom, natomiast i na tym wąskim odcinku dochodzi do kolejnej kolizji, no to jakby mamy zablokowany już cały ruch na autostradzie i wtedy robią się gigantyczne kilkunastokilometrowe korki. Pora 4080 to numer SMS-owy, napisał do nas nasz słuchacz Pawluz i pisze tak: w Niemczech Apache też występują, więc standardową procedurą jest zasłonięcie miejsca wypadku plandeką na stelażu. No tak, pod warunkiem, że to nie jest karambol, bo całego karambolu nie osłonimy. A po drugie, podejrzewam, że będą tacy, którzy się zatrzymają i wsadzą głowę za ten stelaż, żeby zobaczyć, co tam się działo. No tak to już jest, że rzeczywiście na głupotę ludzką, no to już tylko miłosierdzie Boże może zaskutkować, bo inaczej to reszta chyba nie przynosi efektu. I projektanci. Co powiedzieć o takich ludziach, którzy się zatrzymują na autostradzie, idą się za przeproszeniem wysikać za bariery i nie zauważą, że klamka jest z jednej strony. Auto zostaje, facet został po drugiej stronie barier tych dźwiękochłonnych, do następnego wejścia 5 kilometrów, do drugiego w drugą stronę 5 kilometrów, a tu las. No i co? No i są takie przypadki. I to oczywiście no, nie da się na to nic poradzić, poza tym, żeby oni spróbowali puknąć się w czoło i zastanowić. Tak samo jest z tymi dojazdami do miejsc ratunkowych, gdzie dojeżdżacie, czyli drogi pożarowe, drogi ratunkowe, te właśnie na osiedlach, pozamykane. No to jest problem, prawda? No tak, dziś wszyscy chcemy czuć się bezpiecznie, chcemy czuć się, że mieszkamy w takim prestiżowym miejscu, nowym bloku, które jest ogrodzone, gdzie tylko my możemy wjechać. Natomiast no, to działa w dwie strony. Często te bramy, szlabany, one są starej konstrukcji, są niedostosowane do tego, aby były automatycznie otwierane, czyli były wyposażone w ten system SOS, czyli powinny się automatycznie otwierać przy tych naszych sygnałach dźwiękowych, wykorzystywanych zarówno w policji, w pogotowie, jak i straży pożarnej. Natomiast no, innym problemem jest też to, że często dzielimy to na dwa szlabany, czyli na wyjazd i wjazd, i w środku stawiamy separator i na przykład auto pożarnicze, które jest autem po prostu ciężarowym i jego szerokość dochodzi nawet do 2,5 metra, nie ma możliwości przejechania i nie ma możliwości dojazdu do pod miejsce, gdzie się pali, gdzie ktoś zatruł się tlenkiem węgla, czy nastąpiło inne zdarzenie, bo pamiętajmy, że straż pożarna dzisiaj to jest i ratownictwo wysokościowe, i ratownictwo wodne, więc my też jedziemy do ludzi, którzy się w tej chwili topią. To jest ratownictwo chemiczne, więc jakieś niebezpieczne substancje, które czy to w wyniku zderzenia drogowego, z cysterny się wylały, czy gdzieś była awaria jakaś techniczna w jakimś zakładzie.
no pamiętajmy o tym, no, a rzeczywiście to jest nasza bolączka i zmora tutaj, jeżeli chodzi o te większe ośrodki miejskie, takie jak Kraków. I pamiętajmy o tym, że złodziej to i tak się dostanie, więc te twierdze, które budujemy, te wszystkie ogrodzenia, to psu na budę, to tylko jest taka wizualizacja. Natomiast ratownicy mogą się nie dostać, bo oni muszą stosować się do prawa. Więc to zastanówmy się, przed kim i kogo chronimy, tak? Czy chronimy się przed złodziejami, czy chronimy się przed ratownikami? Ja jestem przeciwnikiem tych wszystkich ogrodzeń i wydaje mi się, że to jest takie nasze dziwna jakaś maniera, że poczuliśmy, to jest mój kawałek podłogi, ja się tu zamknę i będę się w tym trzymał. Patrząc na przykład nawet na amerykańskie filmy, żeby daleko nie szukać, bo jest ich pełno, we wszystkich telewizjach, jak widzimy ulice, nie ma ogrodzeń. Te domy stoją, mają ładne trawniki, ale nie buduje się takich wielkich fortec, no bo po co? Jak ktoś buduje, to znaczy, że ma coś na sumieniu. Ale to już jest... Wiąże się to z parkingami, bo u nas jest problem z parkowaniem i każdy chciałby mieć pod domem miejsce do parkowania. Ale ty mówisz o blokach, my mówimy o domach takich, wiesz, że na przykład... Aha, że osiedla, no tak, to prawda. Osiedla są za... To jest tak pozamykane, że w ogóle do nich wjechać nie wolno. I wszędzie szlabany, wszędzie tylko karty jakieś tam mieszkańca. Poza tym nie wiedziesz. Ja się tak czasami patrzę, jak noszą tam jakiegoś chorego na tych noszach do karetki, muszą przejść przez cały ten parking, no bo do środka się wjechać nie da. No. To są takie dwa problemy. Człowieka, prawda? No czasem przecież straż pożarna musi wjechać, żeby uratować naszego kota, który jest na drzewie, a to przecież też, jeżeli nie, tak bliźniego nie kochamy, to chyba zwierzaki, kota. Prawda? Dobrze, panowie, pora rozstrzygnąć nasz dzisiejszy konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest KTD, dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych. Kraków, ulica Zakopiańska, 129. Przypomnijmy pytanie. Pytanie brzmiało, kiedy jakich świateł używa pojazd uprzywilejowany? Czyli co, mówiąc inaczej, jeśli chodzi o oświetlenie, decyduje o tym, że możemy uznać pojazd za uprzywilejowany? I na to pytanie odpowie pan Michał Krowski, bo pięknie nam definicję wcześniej wygłosił, więc myślę, że zrobi to coraz lepiej niż ja. Więc aby pojazd mógł być uznany za uprzywilejowany w ruchu drogowym, musi mieć włączone światła błyskowe, sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie oraz światła mijania. Dopiero przy tych trzech warunkach może być uznany za uprzywilejowany w ruchu drogowym i nie stosować się do niektórych przepisów prawa o ruchu drogowym z zachowaniem szczególnej ostrożności. I teraz powiem wam tak. Dostaliśmy tyle prawidłowych odpowiedzi, że wychodzi na to, że nasi słuchacze wiedzą, który to pojazd uprzywilejowany. Czyli ci, którzy nie ustępują, to nie są nasi słuchacze. W każdym razie my się do nich nie przyznajemy. Dobrze, pora wręczyć nagrody. Talon na 200 zł otrzymuje Kasia Fijałkowska. Gratulujemy serdecznie. A na 100 zł Sebastian Czarny. Otrzymają państwo również informacje z potwierdzeniem tego, co w tej chwili ogłosiłem, także gratulujemy serdecznie, a kolejny konkurs za tydzień. Sponsorem nagród w konkursie było KTD, dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych. Kraków, ulica Zakopiańska, 129. Panowie, nie udało nam się oczywiście zgłębić całego tematu, bo sprawa jest ważna. Ja bym chciał, żebyśmy w tym towarzystwie spotkali się za jakiś czas znowu, bo może jeśli jednego, dwóch czy trzech kierowców uda nam się przekonać i wytłumaczyć, o co tu chodzi, to może będzie łatwiej. Że to, ja mam takie w ogóle poczucie, że fala agresji czy fala dobra na drodze się przenosi. Jeśli my jesteśmy dla kogoś uprzejmi, wpuścimy go, to on za chwilę też kogoś wpuści. Ale jeśli stoimy na podporządkowane i nikogo nie wpuścimy, to nas już potem też nie wpuszczą. I to tak to właśnie wygląda. Więc trzeba działać. Źle powiedziałem, jeśli my stoimy na głównej, a nie wpuścimy z podporządkowanej. Generalna tak zasada, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Otóż to, tak Bóg Fidelowi. Tak. Bardzo panom dziękujemy za wizytę. Łukasz Szewczyk, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Michał Kurowski, ratownik medyczny i kierowca karetki. Panowie, życzę wam dużo sukcesów w ratowaniu ludzi i spokojnej pracy w tym wszystkim, co ważnego robicie dla nas na co dzień. Dziękujemy. Pozostaje nie podziękować, aby nie zapraszać.